Niestety, po rozegraniu kilkunastu bitew muszę stwierdzić, że nie zostanę fanem szwedzkich siódemek. Tyczy się to także średniaka o nazwie Leo. Może jego parametry nie są najgorsze w porównaniu do innych siódemek nawet przyzwoite, tak jednak większość medów tego poziomu jest według mnie niezbalansowana. Czołgi lekkie są na tym pierze dużo lepsze, a problemy z penetracją ma niemal każdy średniak. Nie wspomnę nawet o walce z ósemkami i dziewiątkami, gdzie jesteśmy po prostu fudem. Tak jednak Leo gra się w miarę przyjemnie. Jest bardzo szybki, ma niezłe uszkodzenia na strzał i świetną depresję armaty minus 10 stopni. Niestety, bolączką jest celność, czas celowania i DPM. Na pancerz bym nie liczył, a zasięg widzenia jest tylko w normie. Do tej pory starałem się nim walczyć głównie na krótkim dystansie, tak aby nie strzelać kalafiarami jak Arta, ale z drugiej strony powodowało to moją szybką śmierć i słabe wyniki. Po takiej analizie sam już do końca nie wiem, jak powinienem tym skutecznie grać. Dziś pokażę Wam dwa starcia, gdzie udało mi się coś ustrzelić, ale przed tym zobaczmy jeszcze parametry. Zapraszam do garażu. Tak prezentuje się Leo w garażu. Tak jak już wspomniałem, armata jest z jednej strony dobra, z drugiej. Kuleje tutaj kilka rzeczy. Ta cena, i zobaczcie, 0,42. Czas celowania 3 sekundy, penetracja 155. Ja wiem, że to nie jest najgorzej na tym poziomie, bo te 4 trzyma jeszcze gorzej, ale to i tak jest mało. No i penetracja na godzie niecałe 200, też no, kuleje na dziewiątkach, tak. E, wiadomo, że tym snajpiąc będziemy mieli jeszcze mniejszą penetrację na większym dystansie, więc dlatego tego snajpienia się starałem unikać jak ognia, ale sami wiecie co się dzieje kiedy podjedziecie bliżej wroga. Jeśli chodzi o pancerz, to tutaj chcę pokazać, że niby jest to 70 z przodu, 70 na wieży, ale nic tym nie odbijam, przynajmniej póki co. Także może mam pecha, może po prostu nie walczę z takimi niskimi poziomami, aby móc co nieco odbijać. No i reszta, wiadomo, jest rewelacyjna. Spread maksymalna 60 na godzinę. Obrót kadłuba, zawieszenia, no kuleje. To odczujemy przy, szczególnie, kiedy chcemy się nagle szybko obrócić skręcić drastycznie w prawo, w lewo. No ale też pamiętajmy o tym, że nie można mieć samych atutów. Zobaczmy teraz pierwsze starcie. No i jesteśmy. Mapa Ensk, idealne losowanie, bo siódemki i startujemy z bazy północnej. Jak już wspomniałem wcześniej, rozegrałem Leo parę bitew i na pewno to była jedna z lepszych, ponieważ zazwyczaj walczyłem po prostu z dziewiątkami. Tak to akurat wygląda na serwerze testowym, że losuje nas na te wyższe poziomy i trudno tam naprawdę. O znalezienie celu, który możemy przebić, opiechać. Zazwyczaj też jeszcze te mapy jakoś tak pechowo się układały, że no były po prostu typowo camperskie. A na nich jednak zawsze jak się wychylamy, no to obrywamy e, pierwszą lepszą bułę. E, tutaj akurat rzuciło mnie idealnie, bo też moja ulubiona strona, okienka, więc zagrałem początek typowo jak na nie przystało, czyli okienka, oddałem jeden strzał udany i tutaj dalej polowałem teraz na rudego. On tam akurat ma sobą pozycję, będzie się chciał schować przede mną, więc ja tutaj dalej kombinowałem, co mogę zrobić z tej pozycji. Udało się trafić IKV Szweda, ale z drugiej strony przyjąłem potężnie od KW-2, co okazało się troszeczkę no niepotrzebne, no, nie... I musiałem aż tak ryzykować. Mogłem to inaczej rozegrać, tak aby uniknąć tego pocisku, ale bardzo liczyłem w końcu na to, że. No, siódemki to i dobra bitwa musi po prostu w końcu wpaść. Więc y, tutaj akurat jeden mój błąd. No, a dalej to już sami widzicie. KW2 niby cel wcale nie tak dobrze pancerzony. Szczególnie bok, bok wieży. Y, no, ale. Zdarza się no, rykoszet niestety tutaj e, wpadł. Pamiętajmy o tym, że wartość 150, chyba tych 5 e, średnich, e, średniej penetracji, to jest średnia, to nie jest minimum, to nie jest maksimum. Co oznacza, że zawsze, kiedy polosuje nam no, nieco gorzej, no to nasza szansa na penetrację no, będzie wiadomo dużo mniejsza i jeśli wylosowałem ze 120, to na pewno dwójki tak Hopsiup nie przebije i takie dingi mają niestety miejsce. Udało się trafić. Um, Kało 2, a teraz polowałem na Leo, który tutaj przyjeżdżał, oberwał za y, ponad 300 metrze, więc zbliżałem się do wartości 2000 uszkodzeń. Także y, to miałem teraz w głowie, żeby teraz jeszcze wykorzystać te ostatnie chwile na. Zadanie trochę tych uszkodzeń, pamiętajmy o tym, że no jednak, no ta mobilność, no ona jest naprawdę świetna i podjechać yy, to nie problem, więc podjechałem czym prędzej, znalazłem leoparda, zgrywałem celownik do końca, bo jednak, pamiętajmy, no celowanie jest okropnie długie. I kiedy myślałem, że już jestem safe, no tutaj yy, szukałem tego IKV, który chyba przyjeżdżał, tak mi się przynajmniej wydawało, ale niestety nie. Byłem w błędzie i KV <laughs> niestety nie przyjeżdżał, lecz idealnie przygotował się na mnie, przygotował zasadzkę i tutaj padłem jego łupem, także. Niestety, no, 2300 medze, tyle udało się zrobić w tej potyczce. No, szkoda, że ten KV tutaj akurat dobrze mnie wyczaił, bo ja byłem pewien, że on będzie przyjeżdżał. A kurde, jednak dobrze tutaj się zaczaił i mnie upolował, także. To tyle jeśli chodzi o tą bitwę. Przechodzimy do drugiej. A teraz Erlenberg i losowanie z ósemkami. Tutaj znowu miałem sporo szczęścia, że w losowało nie dziewiątki, także i wynik był nieco lepszy. Ogólnie, no to trzeba powiedzieć jedno: zazwyczaj na tych dziewiątkach robiłem tak od 500 do 1600 uszkodzeń. To była raczej taka średnia wartość. Znaczy, no tutaj przedział jest dość duży, ale tak to wyglądało, jak bardzo słaba bitwa, to 600, jak naprawdę już coś się udało postrzelać, to zbliżałem się do 2000, ale zawsze był problem z przekroczeniem tej wartości. I tutaj podkreślę, ja w tych bitwach na dziewiątkach yy, pod koniec zacząłem już kampić, aby ten damage zrobić, bo yy, na początku właśnie jechałem tak agresywnie, jak w tej bitwie, widzicie, jadę w, po prostu, no szokująco agresywnie, tak aby tylko podświetlać, e, robić damage po asyście, aby coś podświetlić dla naszych, wykorzystać tą mobilność, a potem właśnie jak już zauważyłem, że to nie wychodzi na dziewiątkach, że to jest bez sensu, bo każdy tylko celuje i kampi i celuje i niszczy Ciebie, no to odpuściłem sobie i zacząłem właśnie snajpić w tej bitwie jeszcze miałem tutaj e, no, tą świadomość, że fajnie byłoby trochę wykorzystać ten atut mobilności, no i e, na razie wyglądało to dobrze, no bo jednak to nie są typowe e, wysokie fiery, tylko już ósemki, i też mapa była idealna pod spota. To jest chyba najważniejsza mapa, bo na tej mapie da się zrobić to otwarcie całkiem skutecznie. Także Leo, tutaj w roli takiego trochę zwiadowcy, teraz zaczynam w końcu zamieniać się w wojownika e, i oczywiście w przeciwieństwie do, yy, no, większości czołgów w tej linii, tutaj mamy dobrą wartość bazowych uszkodzeń jak na czołg średni. Yy, zazwyczaj jest tak, że mamy duży DPM, ale właśnie ten damage na strzał jest słaby. Tutaj jest odwrotnie i to wykorzystuję w walce z dyrecekiem, bo strzelam za więcej. W walce z Super Pressuringiem, bo strzelam za więcej. I taka wymiana mi po prostu się opłaca, tak? Także to starałem się tutaj... Robić, robić tak, aby to było e, naprawdę skuteczne i aby trzymało się kupy. Pantera 88. no wiedziałem o tym, że naj, najpewniej mnie trafi, no ale opłaciło się, bo to się trafiłem e, i tym samym wyczyściliśmy tę flankę. Teraz trzeba było tylko zabrać się za drugą stronę, gdzie no nie było zbyt wiele, zbyt wiele, groźnych pojazdów, co to jest FCM, T-34 3, Borsuk, UDES, same przeciętniaki bym powiedział, także jechałem tutaj z tym niszczycielem UDESem, <coughs> najbardziej obawiałem się wiadomo czego, Sturer Emila, ponieważ no jak on trafi nas to kurna, kosztuje to HP pełno i miałem rację, Szturer Emil... Widział, co robi, idealnie się tutaj wyczaił, pokazał kawałek wieży, ale jakimś cudem trafiłem w ruchu, skakałem wtedy z radości. Tutaj trafiłem go tylko w gąskę, niestety, a szkoda i yy, no niestety, yy, UDES go już tylko tutaj dobił. Kolejnym moim celem był wiadomo tygrys, tutaj widziałem, że jest na niego przestrzał, celowałem, celowałem, zobaczcie, ja celuję bardzo długo, ale ryko się od wieży. Odwierzy tygrysa rykoszet... No i potem... Po prostu mnie dobił. Także... No niestety... Co z tego, że... Celujemy czasami po prostu na no ta celność... Sprawi, że... Co byśmy nie robili, no po prostu pocisk... No nie przebije, nie trafi celu i, i tyle. Trzeba z tym żyć. Także podsumowując... Tą bitwę, no niestety... Mogło być dużo więcej, pewnie powyżej 2000, bo tutaj w zezerów w Sturer Emila, tutaj Tygrys rykoszedł, potem od niego jeszcze padłem niepotrzebnie, bo trochę też za agresywnie pojechałem i tak to się niestety pechowo skończyło. Jeśli chodzi o sam pojazd, to no, sami widzicie, na pewno ma potencjał, ale trochę te losowania go zabijają, przynajmniej na serwerze testowym, mam nadzieję, że... Na naszym serwerze będzie go losował nieco lepiej i te częstsze losowanie z siódemkami, ósemkami sprawi, że naprawdę będzie się nim grało przyjemniej. Zachęcam Was do udzielenia swojej, swojej opinii, możliwe, że też mieliście okazję już nim pograć. Zapraszam i do usłyszenia. Cześć!